Okej, kochani, przychodzę do Was z dość sporym holem zakupowym dzisiaj, ale o dziwo też nie takim specjalnie drogim. Jestem zadowolona z niego bardzo, więc przechodzimy już szybko do rzeczy. Jeśli chodzi tutaj o mrożonki na samym początku, to mam fasolkę szparagową, brokuł i kalafior, ponieważ potrzebne mi będą do przepisów. Bardzo chciałabym skupić się w tym tygodniu na przepisach dla Filipa, takich, które on będzie chciał zjeść i będzie jadł. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj jest w ogóle czwartek, ponieważ jestem aktualnie w domu, więc jestem w stanie te zakupy zrobić w tygodniu do południa. No i dzięki temu też te zakupy są zupełnie inne niż jakbym je robiła w weekend albo w tygodniu po południu. Także jak widzicie, są zupełnie inne i bardzo jestem z nich zadowolona. Ale przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o już takie zwykłe warzywa, to mam tutaj marchewkę, cukinię, również fasola, bo dzisiaj będzie fasolka po bretońsku. Mam również musy dla Filipa, ponieważ on się ostatnio strasznie rzucił na te musy. Szczególnie lubi te z Kubusia, a w Biedronce były na promocji. Jeśli się kupowało 3, to jeden był gratis. Dodatkowo mam tutaj również pomidory w puszce i pomidory takie passata pomidorowa. Dwa razy. Jeśli chodzi o tłuszcze, to mam dzisiaj margarynę i majonez wegański oraz oliwę z oliwek, słuchajcie, bo mi się już kończy, więc wzięłam. Również wzięłam mąkę, ponieważ również będzie w najbliższym czasie dalej więcej mąkowych rzeczy w moim domu robionych, więc wzięłam. Soda oczyszczona, powiem Wam, że bardzo długo już ją kupowałam, bo za każdym razem zapominałam ją kupić, nie wiem dlaczego, więc tym razem w końcu ją mam. I drożdże, rzeczy raczej nabiałowe, to tutaj mam dwa razy kwark. Chciałam wziąć skyry, ale te były na promocji, więc wzięłam dwa razy danio, tak na wszelki wypadek bardziej, bo ja już teraz staram się Filipowi takiej rzeczy nie dawać, ale na wszelki wypadek mam. Twarogi również mi się przydadzą do przepisów. Poza tym mam również dwa razy pudding, nasz ulubiony z Kamilem. Filet z kurczaka wzięłam jeden i powiem Wam, że musiałabym w najbliższym czasie udać się chyba do mięsnego i zrobić zapas jakichś takich, wiecie, rzeczy mięsnych dla Filipa, bo nie chciałabym mu takich rzeczy dawać, powiem Wam szczerze, takich mięsnych rzeczy jak tutaj są, więc po prostu chyba mu zrobię zapas w mięsnym i wtedy sobie to wszystko pokroję na takie mniejsze kawałki i zamrożę i będzie dla niego po prostu to. Poza tym, a propos słabych jakościowo mięsnych rzeczy jeszcze, parówki, ale Filip je naprawdę lubi, a poza tym one są z spoko składem jak na parówki, więc wzięłam te z sokolika. I tutaj jeszcze moje grzeszne miejsce. Żartuję oczywiście, te wszystkie rzeczy są jak najbardziej spoko, jeśli się je je w ograniczonych ilościach i z balansem poza nimi, czyli wszystkie inne rzeczy, które się je w ciągu dnia, są spoko jakościowo i wiecie, ogólnie. Więc co tutaj mam? Proteinowy ten batonik i te, bo były na promocji, a Kamil je również lubi, więc wziąłam trzy. No i poza tym coś takiego, już przy kasie łapłam, stwierdziłam, że wezmę, bo kiedyś miałam z tego jeszcze batonik i był mega pyszny, więc wzięłam teraz coś takiego. I słuchajcie, całe te zakupy, jak widać, są dość spore. Dodatkowo są tutaj rzeczy dość wysoko płatne, a mianowicie jest mięso jedno, jest, słuchajcie, oliwa z oliwek, a za zakupy zapłaciłam 145 zł i 50 groszy. Myślę, że spoko kwota jak na takie zakupy. Jeśli chodzi o same promocje, to bodajże było tam 6 zł z promocji, ja nie wiem jak to tutaj się czyta z tego, więc nie będę nawet próbować, więc myślę, że spoko jak na takie zakupy. Dajcie znać, jak tam u Was zakupy w tym tygodniu i jak właśnie kwotowo te zakupy. To są zakupy na, podejrzewam, że takie 1,5 tygodnia i mam nadzieję, że to już są ostatnie zakupy w tym miesiącu. Także
Trzymajcie za mnie kciuki. No i jeszcze tak na szybko, takie szybkie uzupełnienie. Byłam jednak w tym sklepie mięsnym, tak jak mówiłam, i kupiłam Filipowi troszeczkę mięsa do jego posiłków. I tutaj po pierwsze kupiłam kawałek biodrówki, bo chciałabym, żeby on jadł troszeczkę coś innego niż cały czas tylko i wyłącznie pierś z kurczaka, dlatego zmieniłam mu troszeczkę na inne rodzaje mięsa, a mianowicie wzięłam biodrówkę i kawałki piersi z indyka. I tutaj są to kawałki piersi z indyka na gulasz, więc to jest idealna taka opcja z tego względu, że mogę po prostu sobie pomrozić takie kawałeczki i jest super i fajnie. Jeśli chodzi o całą cenę, to zapłaciłam za to 14,50 prawie, że. Także myślę, że fajna, fajna cena, jak na kilka obiadów tak naprawdę dla Filipa, bo z tego mogą być zupy, z tego mogą być właśnie jakieś gulasze, no i tak samo z tego, także myślę, że fajna opcja. I chociaż wiem, że te mięso jest chociaż troszeczkę lepszej jakości niż te, które kupuję tak typowo w sklepach spożywczych, takich, wiecie, hipermarketach. Także co, to jest teraz już naprawdę wszystko w tym filmie i do następnego.